A, daleko się zapuściłaś od Nilfgaardu, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Far-Atre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz, poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Wiedźmina to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bystyjką... No, to już my się rozprawimy. To teraz powiem tak, żebyś zrozumiał. Odpierdol się od niej. No proszę, teraz już nie tylko czarni chcą nam rozkazywać, ale i wiedźmini. Tyle, że ja ani jednych, ani drugich słuchać się nie będę. Na niego, Lukas! Rozumiesz już, czemu twój ojciec nalega, żebyś miała obstawę? Żeby mogli mnie obronić, jak ty. Nie, żeby w ogóle nie dochodziło do takich sytuacji. Roza, przez twoje kaprysy zginęli ludzie. I co? Mam uronić nad nimi łzę? Uczcić minutą ciszy? Dostali, na co zasłużyli, gnidy! Ty się dziwisz, czemu miejscowi nienawidzą Nilfgaardu. Myślałam, że jesteś inny niż reszta Nurgli. Że nas rozumiesz, nasze pojęcie sprawiedliwości. Ale widzę, że się pomyliłam. Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku.